Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zapowiadałem, do Hondy wpadnie nowy Android, tym razem od Joinga. Także mój obecny Android będzie szukał nowego właściciela, więc będę go musiał zresetować do ustawień fabrycznych i to też właśnie uczynię. Także mówiłem już w tamtym odcinku, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę pisać na maila. Przypomnę, że tutaj mamy Androida 12, procesor, no i 4 giga pamięci. No dobra, no to gdzie są te ustawienia fabryczne, system, opcje resetowania, wykasuj wszystkie dane, przywróć ustawienia fabryczne. Czy usunąć wszystkie dane? Usuń. Kasuję. No i oto ustawienia fabryczne. Nie ma konta, trzeba się logować. Przypomnę, że jest to sprzęt pod CRV-kę 4 przedliftową bez fabrycznego wzmacniacza. Natomiast do Hondy wpadnie teraz taki join. Wielkość wyświetlacza będzie taka sama, tylko tu już mamy te uszy pod wentylację. Całość. Natomiast tutaj jest sprzęt oddzielnie i nachodzi na te fabryczne kratki od wentylacji. Dzięki, trzymajcie się.